Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie byki na moim kanale i zapraszam do czytania marcowego. Przede mną, jak widzicie, talie, których będę używała w czytaniach na marzec dla Was. W tym miesiącu na YouTube czytanie ogólne, okresowe w wersji dla osób, które wspomagają mój kanał. Dodatkowy film z szansami i pewnego rodzaju wskazówkami, ostrzeżeniami na marzec, zarówno jeśli chodzi o sprawy romantyczne, jak i sprawy zawodowo-pracowe, tak to nazwę, oraz wersja Vimeo, też link w opisie. I w wersji Vimeo, słuchajcie, miłość. Oczywiście, że miłość, sprawy miłosne będziemy omawiać. Tak więc to są talie i ja już opakowania odłożę na bok. Do czytania ogólnego, YouTube'owego. Zostawiam sobie talię, której będę używać. No dobra, i zaczynamy z jak najlepszymi intencjami dla byków. Z czym wchodzimy? Cztery miecze. Konieczność odpoczynku, zastanowienia się nad sprawami, szczególnie jeśli macie taki męczący czas ogólnie za sobą, rozmyślania, planowania być może, brania udziału w jakichś takich trudnych sytuacjach, które trzeba było rozwiązać. No tutaj mamy tę wskazówkę i taką prośbę, żeby dać sobie chwilę. Okay. Przestać myśleć, przestać się martwić też. Starać się wychillować, jak to się mawia. Znaleźć sobie miejsce, w którym czujemy się absolutnie komfortowo, bezpiecznie, gdzie możemy odpocząć, pobyć tylko ze sobą. Jak unikać trudności w marcu? Dążyć do wyjaśnienia spraw as mieczy, słuchajcie. Dążyć do wyklarowania, dopytać może, tak? Co masz na myśli, tak? Albo jeśli jesteście w jakiejś takiej sytuacji skomplikowanej, starać się przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze, dowiedzieć się, z czego wynikają te takie, nazwijmy to, komplikujące aspekty. As mieczy, no, to jest w ogóle jasność postrzegania danej sytuacji, więc powiedzmy sobie, taka bardzo klarowna wizja i taka bardzo realna, analityczna potrzeba spojrzenia na sprawy będzie w jakimś znaczeniu, moje drogie byki, sprzyjać Wam w unikaniu trudności, czyli ta niezwykła racjonalność i prawda. Wasze słabe strony, co może być Waszą słabą stroną? Zmęczenie, 9 buław, tylko i wyłącznie, ale z drugiej strony jest tutaj wielka wytrwałość do tego, żeby podążać dalej. Niezależnie od tego, jak bardzo możecie momentami czuć się zmęczeni, bieżączką tak zwaną, przytłoczeni różnymi sprawami, które się dzieją, reakcją czasami i działaniem przede wszystkim ludzi, którzy być może Was wcześniej rozczarowali, to 9 buław mówi po prostu idziesz dalej, tak? Jakby zdajesz sobie sprawę z tego wszystkiego, co się dzieje i nie poddajesz się, idziesz dalej. Więc czy słabą stroną jest dążenie do tego, żeby realizować jakiś swój cel i nie poddawać się? Myślę, że nie. Waszą słabą stroną może być ten ciężar, który jakby na sobie dźwigacie, tych odpowiedzialności, tych obciążeń, tych wszystkich sytuacji, które nam towarzyszą w bieżącym życiu. Dlatego też wydaje mi się właśnie, że bardzo ważne będzie dla Was w marcu, żeby znaleźć sobie również swój własny azyl i czas tylko i wyłącznie dla siebie, gdzie możemy po prostu odpocząć. Jak wzmacniać własną pozycję? Królowa buław, oczywiście, nie tracić energii na sytuacje, na relacje, na różnego rodzaju aspekty życia, które doskonale wiecie, że nie są dobre dla Waszego najwyższego dobra. Królowa buław to też jest tak troszeczkę egoistka, powiedziałabym, która zwraca uwagę na realizację swoich celów i pragnień i potrafi postawić siebie na pierwszym miejscu. Tym samym więc niewątpliwie ta energia królowej buław, czyli osoby, która jest... ma do siebie zaufanie, kocha siebie, stawia siebie na pierwszym miejscu, momentami będzie Wam potrzebna być może, szczególnie jeśli zdarzą się takie dni, gdzie po prostu wszystkiego będzie za dużo, ok? Dodatkowo możecie mieć w swoim otoczeniu taką osóbkę niezwykle charyzmatyczną, niezwykle energiczną, powiedzmy sobie, która działa z myślą o sobie, ale też jakby jest bardzo energiczna w tym, co robi i potrafi zaszczepić taką dobrą energię do działania. Więc ona też, ta osoba, może być gdzieś tam Waszą mocną stroną w marcu. Wasz stosunek do życiowych potrzeb
Wisielec. No to z niczym się tu nie spieszę, tak? W Wisielcu. Jeśli jakieś sprawy przystopowały, przestały się rozwijać z jakiegoś powodu, na coś trzeba poczekać, to po prostu czekam. Po prostu czekam. Staram się też spojrzeć na spokojnie na sprawę z innej perspektywy, oszacować, czemu tak się dzieje, że coś utknęło, w sensie zatrzymało się, albo że ja czuję, że utknąłem w danym miejscu, tak? Czy to są ludzie, którzy blokują jakiś mój pomysł, tak? Czy to są w ogóle sytuacje niesprzyjające? Więc chodzi o to chyba, żeby zrobić krok w tył, nawet jeśli trzeba, zatrzymać się, jeśli trzeba, zawisnąć, jeśli trzeba, żeby mieć czas i perspektywę i nabrać dystansu do tego, żeby ocenić, co się dzieje, ok? I te życiowe potrzeby, powiedziałabym, każdy z nas ma swoje własne gdzieś tam priorytety w tym zakresie, no ale to tu jest wielka mądrość do tego właśnie, że nawet jeśli sprawy nie dzieją się i nie idą w takim, rzekłabym, kierunku, który sobie zaplanowaliśmy, to mamy tę mądrość, żeby zrobić stop, przyjrzeć się wszystkiemu i na spokojnie być może odmienić bieg zdarzeń. Okay. Co zrobić, aby poprawić sytuację? Cztery monety. No tu jest konsekwencja, ja to tak czytam. Konsekwencja, utrzymywanie stanowiska. No, ta karta ma wiele znaczeń generalnie. Natomiast dla mnie na tej konkretnej pozycji, w tym konkretnym rozkładzie oznacza pewnego rodzaju konsekwencje i potrzebę utrzymania stanowiska. Okay? Więc jeśli czujecie, że jakaś droga, którą kroczycie, jest dla Was i czujecie z nią związek niezwykle silny i chcecie się tam znaleźć w tym konkretnym miejscu albo z tą konkretną osobą albo cokolwiek innego sobie wymarzyliście, no tutaj mam tą konsekwencję do dążenia do przodu, ale bardzo mądrą i bardzo przemyślaną, niezwykle taką, powiedziałabym, wyważoną, tak? Czyli ja może wyczekujemy odpowiedniego momentu też, zanim przejdziemy do jakiegoś kolejnego etapu w realizacji naszego pragnienia. Okej. A teraz sobie, słuchajcie, odpowiemy na pytanie, na co zwracać uwagę, żeby się udoskonalić w ogóle? Co będzie dla Was ważne w marcu? Trzy monety. Zobaczcie, współpraca. Współpraca, która współpraca, nowi ludzie, być może nowe umowy, nowe możliwości, ale taka, która pozwala nam tworzyć piękne rzeczy, inspirujące być może, oryginalne, wyjątkowe, współpracować z innymi, nabywać jakiegoś rodzaju doświadczenia nowego, dzielić się własnym też, tak? Tu jest bardzo płynny przepływ dla mnie, jakby takiej energii wynikającej ze współpracy zespołowej, dlatego że tutaj jakby mamy tę świadomość, że jesteśmy bardzo ważną częścią zespołu danego, elementem, tak to nazwę, choć to nie brzmi dobrze, i trochę bez nas nic, to jest taka sytuacja. Doceniamy to miejsce, w którym jesteśmy, jesteśmy otwarci na to, co mają do zaoproponowania inni członkowie zespołu, więc wszelkiego rodzaju nowe możliwości rozwoju własnego, Waszej pasji, Waszych zainteresowań, może dołączenie, tak jak wspomniałam, do jakiejś grupy ludzi, która zajmuje się czymś, co stanowi obszar Waszego zainteresowania, no będzie Was rozwijać, tak to nazwę. Co fajnie by było zostawić za sobą, czy też wyeliminować w marcu, na co nie zwracać uwagi? Nie przejmować się tym, że życie jest zmienne, koło fortuny, tak myślę. Tutaj są, wiecie co, no to mogą być gry na loterii, jeśli ktoś gra, no to tutaj karty jakby wskazują, że marzec nie, może za dużo czasu ktoś na to poświęcał, no i dobrze by było chyba z tego zrezygnować w marcu, ale to jest oczywiście tylko niezobowiązująca podpowiedź, bo ostateczne decyzje i tak wy podejmujecie. Natomiast tutaj powiedziałabym, jeśli chodzi o moją własną postawę, moje drogie byki, co dobrze by było wyeliminować w marcu ze swojej postawy, to może nie być dla Was najlepsze po prostu na marzec.
taką zmienność. Tutaj utrzymać konstans, utrzymać stałość w jakiejś sytuacji, w relacji lub w jakiejś stałość jakiegoś stanowiska dotyczącej sprawy, na której Wam zależy. Bo koło fortuny mówi o ruchu, o zmienności, tak? A tutaj się pojawia wcześniej już taka wielka potrzeba utrzymania stanowiska, stagnacji nawet powiedziałabym, wycofania jeśli trzeba, tak? Tak, nie chcę powiedzieć bierność, bo to nie o to chodzi, ale może marzec dla Was będzie taki, żeby raczej skupić się w żeby oszczędzać swoje działania z jakiegoś powodu, tak? I jak już raz podejmiemy jakąś drogę, jakąś decyzję, to po prostu być konsekwentnym w tym, okej? Na czym się skupić szczególnie? Gwiazda. No kochani, gwiazda to jest absolutnie dążenie do dosięgania po to w życiu codziennym, co mi sprawia przyjemność, co sprawia, że czuję, że jestem we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi, co sprawia, że czuję się oczyszczony, uzdrowiony z jakichś trudnych sytuacji, szczególnie jeśli były, gdzie dokonuję wyborów tylko tych, które są dobre dla mojego najwyższego dobra. To jest gwiazda i na tym się należy skupić, kochani. Jeśli macie wodnika w swoim życiu lub kogoś, kto ma wodnika mocno osadzonego w swoim horoskopie urodzeniowym albo ma taką energię bardzo uzdrawiającą, niezwykle ciepłą, bardzo inspirującą, taką, no powiedziałabym, mocno stawiającą na nogi też, ok, bardzo otwartą, to może być taka ważna osoba dla Was też, z którą kontakt pomoże Wam w jakimś znaczeniu, ok? Co należałoby sobie uświadomić? Księżyc. No słuchajcie, że nie wszystko może jest Wam prezentowane tak jak sprawy wyglądają. Dlatego tutaj jakby moim zdaniem już wcześniej pojawiła się ta konieczność, czy też może ta prośba od kart, żeby nie podejmować na zbyt pochopnych działań, ok? Żeby sobie wszystko sprawdzić, wybadać intuicyjnie, bo możecie dojść do wniosku, że uświadomić sobie, że sprawy wyglądają inaczej niż Wam ktoś prezentuje, ok? Możecie odkryć, no, powiem tajemnicę, nie wiem, ale że coś tam powiedzmy sobie było takie zamglone, nieczytelne, tak? I to może zmienić jakby Wasze podejście do spraw, może Was olśnić, ok? Więc to sobie moim zdaniem uświadomicie. Szanse. 10 buław. Szanse na zrzucenie z siebie jakiejś trudności, jakiejś odpowiedzialności. Szanse na to, żeby pozbyć się tego, co macie w swoim życiu za dużo. Szanse na to, żeby podzielić się z kimś tymi tobołami, które tutaj taszczy ta kobitka i to zwierzę, tak? Szansa na zaplanowanie działań i tutaj też właśnie widzę taką potrzebę dla Was spokojnego planowania rzeczy w czasie, nie brania na siebie za dużo, to się tak bardzo silnie tu pokazało, bycia pewnego rodzaju konsekwentnym w tym, jaką decyzję raz podjęliśmy, jeśli ten czas dla siebie też się tutaj pokazał. Przynajmniej czas, w którym się nie spieszymy z podjęciem decyzji, moje drogie byki. Także to dla Was. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Zobaczę, co było na spodzie. A, kochankowie byli na spodzie. No to słuchajcie, jeśli podejmujecie decyzję w natury miłosnej, jeśli tłem tego czytania jest podjęcie w marcu decyzji, może natury miłosnej, no to faktycznie karty wskazują, żeby na spokojnie, być otwartym, ale bez impulsywności, tak bym powiedziała, utrzymać kurs. Jeśli to jest decyzja w ogóle rozdroża, tak bym powiedziała, w ogóle wybór, jakikolwiek, bardzo poważna, no bo to jest karta wielkich arkan na spodzie, to analogicznie, jakby jeszcze biorąc pod uwagę tę królową buław, niech to będzie coś i gwiazdę, co sprawia, że czujesz się energetycznie naładowany. Czyli może nie podejmuj ostatecznej decyzji, dopóki nie będziesz pewny, drogi byku, że to jest absolutnie dla Ciebie, tak? Propozycja, osoba, sytuacja, tak bym powiedziała. Jakiegoś rodzaju taką chybotliwość i zmienność. Tutaj karty pokazały, że dobrze by było zostawić dla siebie taki duży spokój w zasadzie i taka konsekwencja w działaniu tu się jawi. I szczerze mówiąc, jest tu pewnego rodzaju stagnacja, ale ja jej nie,
Stagnacja to jest nawet złe słowo. Jest tu pewnego rodzaju taka bierność, ale moim zdaniem świadoma. I może tego właśnie w marcu będziecie potrzebować, ok? Zanim przystąpicie do działania w kwietniu, as monet pod spodem. No as monet jest szansą na coś, prawda? Szansą na miłość, szansą na nową pracę, szansą na nowy projekt, szansą. Nie wszystkie szanse, które się objawiają w naszym życiu, są jakby, no okazuje się później z czasem, że są dobre dla nas w jakimś znaczeniu, że wypełniają nasze potrzeby. I ten marzec dla mnie to jest taka właśnie spokojna droga do tego, żeby wybadać, sprawdzić, czy to, co faktycznie jest tutaj tą szansą, spełnia moje oczekiwania, czy wszystko jest prezentowane mi tak, jak faktycznie jest, z niczym się nie spieszę, jestem konsekwentny i stabilny. Nie wiem, dla kogo to było, ale może to być ważne. Stabilny względem podjętej raz decyzji, tak? Wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie, bardzo proszę, zapraszam na Vimeo i zapraszam do czytania dodatkowego osoby wspierające kanał. Pozdrawiam i do usłyszenia.